już po raz drugi w historii przyznano nagrody gospodarcze gminy Górno, Górna Półka. Powędrowały one do firmy roku i gospodarza roku. Wyróżnienie jest wyrazem uznania za szczególne zaangażowanie w rozwój gospodarczy i społeczny gminy Górno. Nagroda gospodarcza gminy Górno, Górna Półka jest to forma podziękowania, można powiedzieć, dla naszych dobrodziejów. I w kategorii firma roku jest to firma na terenie naszej gminy, która tutaj w sposób szczególny wpisuje się i wspiera potencjał gospodarczy gminy Górno. Natomiast kategoria gospodarz roku jest to typowo dla osoby, prawda? Bo niekoniecznie musi być to osoba prowadząca działalność gospodarczą, bo to raczej właśnie ta pierwsza kategoria, czyli firma, tylko osoba, która miała szczególny, wyjątkowy, wielki wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny. No i czujemy, jak tu wszyscy jesteśmy reprezentantami wszystkich chyba dziedzin, wszystkich jednostek w gminie, taką potrzebę, żeby za to wszystko, za to wsparcie podziękować. To jest taki hołd, podziękowanie dla tych właśnie podmiotów, dla tych osób. Trudno było kapitule wybrać tych najlepszych? No kapituła, powiem, że obradowała kilka godzin. Ale tutaj, tak jak powiedziałem, wszystkie kandydatury przedyskutowaliśmy dosyć gruntownie. Nie było tutaj żadnych wątpliwości. Jednogłośnie obydwie nagrody zostały w obydwu kategoriach przyznane, także to naprawdę nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Pierwszą kategorią, w jakiej przyznano nagrodę Górna Półka, była firma roku. Wyróżnienie powędrowało do Parku Rozrywki Miniatur Sabat Krajno. Jest to przedsiębiorstwo, które szczególnie przyczyniło się do rozwoju gospodarczego gminy oraz do jej promocji. Nagrodę odebrał właściciel obiektu, Zenon Dańda. Jest olbrzymim wyróżnieniem, przede wszystkim dlatego, że nasza działalność w gminie tak stricte wiejskiej zajmuje się czym innym. Większość tutaj gospodarzy rozwija swoją działalność gospodarczą w sferze rolnictwa. Natomiast myśmy tutaj stworzyli taką bazę turystyczną na pograniczu dwóch gmin, gminy Górno, gminy Bodzenty. Zagospodarowujemy turystów, którzy tu przyjeżdżają na Łysice i dlatego odnosimy sukces. Sukces co roku jesteśmy firmą, która się rozwija i która w przyszłości jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. I myślę, że będziemy jedną z najbardziej atrakcyjnych inwestycji turystycznych w województwie świętokrzyskim. I myślę, że to będzie procentować na całe województwo, na cały w ogóle tutaj region Gór Świętokrzyskich. Gospodarz roku to druga kategoria, w jakiej przyznano prestiżową statuetkę Górna Półka. Ten zaszczytny tytuł trafił do Adama Jarubasa, marszałka województwa świętokrzyskiego. Jak podkreślała komisja konkursowa, powodem przyznania statuetki było zaangażowanie, z jakim marszałek Adam Jarubas wspierał rozwój gospodarczy gminy Górno w dziedzinie infrastruktury, przedsiębiorczości, a także kultury. Nagrodę w imieniu marszałka odebrał członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek. Szanowni Państwo, to jest przede wszystkim takie utwierdzenie marszałka Adama Jarubasa. Ja postaram się w jego imieniu to wyrazić, że to, co robi przez wiele, wiele lat, przez już trzecią kadencję, przez trzy kadencje, ma swój głęboki sens, że znajduje to uznanie u włodarzy gmin, w lokalnej społeczności. Bo żeby zrozumieć problematykę samorządową, sposoby zarządzania, dystrybucji środków, przyjmowanie, opracowanie strategii, trzeba mieć w sobie duszę samorządowca. Jeżeli ktoś tej pewnej umiejętności nie chce w sobie odkryć albo ugruntować, zawsze na ten samorząd będzie patrzył zupełnie inaczej, nieobiektywnie i będzie doszukiwał się zawsze złych rzeczy, czy próbował się ten samorząd osłabiać. Uważam, że te założenia strategiczne, które były podejmowane przez marszałka Adama Jarubasa na początku jego funkcjonowania jako marszałka województwa świętokrzyskiego, były słuszne, były pionierskie, były odważne, były bardzo perspektywiczne. One zakładały ten zrównoważony rozwój województwa świętokrzyskiego, czyli każdy samorząd, każdy podmiot, każda organizacja, każdy przedsiębiorca miał szansę
skorzystać ze wsparcia środkami unijnymi. Nie koncentrowaliśmy tych wydatków tylko i wyłącznie na dużych ośrodkach, na dużych aglomeracjach. Statuetki wręczył nagrodzonym wójt gminy Górno Przemysław Łysak wraz ze swoim zastępcą Czesławem Pytnem. Dla zaproszonych gości z mini recitalem wystąpiła niezwykle utalentowana Katarzyna Retelewska. Nie zabrakło też pysznego tortu, a do laureatów ustawiła się długa kolejka z gratulacjami.